27 września jest Światowym Dniem Turystyki. To dobry moment na podsumowanie kondycji branży, a ta, jak się okazuje, jest bardzo dobra. Klientów, co ciekawe, do podróżowania nie zniechęca galopująca inflacja, niepewna sytuacja geopolityczna ani widmo kolejnej fali COVID-19, słyszymy w biurach podróży. Operatorzy turystyczni tylko w pierwszej połowie 2022 roku zorganizowali wyjazdy dla ponad 3 milionów osób. Biura podróży wciąż przeżywają oblężenie, choć ceny są znacząco wyższe. Myśleliśmy, że first minute, które teraz już się pojawiły, nie będą tak dobrze się sprzedawać, a jednak sprzedają się. Last minute się doskonale sprzedają. W ogóle mamy braki systemowe, nawet teraz na wrzesień, na bieżąco, które oferty chcielibyśmy sprzedać, są na X-ach systemie, dzwonimy do organizatorów i wszyscy są zaskoczeni, że dalej sytuacja się bardzo fajnie rozbija. Egzotyka się sprzedaje, ale faktycznie no musimy porozmawiać o cenie, bo to jest to, co bardzo mocno się zmieniło i oferty poszły o około 30-40% do góry. Dlatego ci, którzy kupili wakacje w zeszłorocznej ofercie First Minute, zaoszczędzili śmiało, można powiedzieć, kilka tysięcy złotych. I taką opcję polecają też doradcy klienta w biurach podróży, którzy jednogłośnie przyznają, że tanie wakacje last minute już się skończyły. Do tego klienci będą musieli się przyzwyczaić, ponieważ nie brakuje tych, którzy z wyborem wyjazdu wypoczynkowego czekali do ostatniej chwili. Dziś na podejmowanie decyzji dużo wcześniej wpływają inne aniżeli finansowe czynniki. Wątpliwości to jest to, czy znowu coś się stanie, czy znowu wystąpi COVID w takim wymiarze, w jakim był, ale ludzie mają już taką świadomość, wiedzą, że tak już być nie może i na pewno będzie dobrze. W razie, gdyby coś się stało, rzeczywiście, to klient na pewno będzie sprowadzony, na pewno klient dostanie z powrotem pieniążki, bo to już mamy dopracowane. Są tacy, którzy ryzyka podejmować nie chcą i wybierają wypoczynek w Polsce. Za ten, tu żadnego zaskoczenia nie ma, w tym roku również trzeba zapłacić więcej niż w poprzednich latach. Trochę drożej, ale to idzie wytrzymać, to tam nie jest tak tragicznie. A ile drożej jest? No, jakby to powiedzieć, płaciłem 1800, teraz 200, no to ile, 300 zł drożej. To dużo czy nie dużo? No, ale to nie właśnie dużo, to nie jest dużo, ale był standard taki dobry, posiłki bardzo dobre, eleganckie, wszystko dobre było. Z informacji przekazywanych przez biura podróży wynika, że choć faktycznie pierwsze miesiące po wybuchu wojny w Ukrainie mogły powstrzymywać od planowania wycieczek, tak teraz, nawet w dobie wszechobecnej drożyzny, branża turystyczna odrabia straty. Co swoje potwierdzenie znajduje w kolejkach, jakie wciąż widać w biurach paszportowych. I tak na przykład w Katowicach przyjmuje się obecnie średnio 100 wniosków o wydanie paszportu każdego dnia. Od stycznia do sierpnia ubiegłego roku było złożonych 98 tysięcy wniosków paszportowych i wydanych 92 tysiące paszportów. Z kolei w tym roku od stycznia do sierpnia przyjęliśmy 204 tysiące wniosków paszportowych i wydaliśmy 198 tysięcy paszportów. Także to mówi dużo. Tak więc sezon bez względu na rosnące ceny trwa. Bo tylko w sierpniu w katowickim biurze paszportowym przyjęto ponad 20 tysięcy wniosków. Jak informują biura podróży, w tym sezonie jesienno-zimowym niezmiennie popularnością cieszą się Turcja, Tunezja, Egipt i kierunki egzotyczne.